Reklama. Czwartek, 3 maja, 227. rocznica uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, zwanej też Konstytucją Trzeciomajową. Dzisiejszy dzień jest 123. dniem roku, do końca 2018 pozostały 242 dni. Dzisiejszy dzień potrwa 14 godzin i 49 minut, słońce w znaku byka wstało o 5.22 i zajdzie o 20.12. Imieniny Marii, Antoniny, a także Świętosławy. Zbliża się południe, słuchają Państwo radia Janysa na FM i w internecie. Za chwilę wysłuchamy hymnu narodowego w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a po nich Aleksandra Ratusznik i najświeższe wydanie wiadomości z kraju i ze świata. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przywodzieła, szanowną bierzemy. Marsz, marsz do Rosji, wiadomości z kraju i ze świata w radiu Nysa FM. Wiadomości, Aleksandra Ratusznik, zapraszam. 16 dzień protestują w Sejmie niepełnosprawni i ich opiekunowie. W dniu święta Konstytucji przypominają, że nakazuje ona w sposób szczególny dbać m.in. o osoby niepełnosprawne. Czekają na odpowiedź Agaty Kornhauser-Dudy na list, w którym proszą o spotkanie. Dostali wiadomość, że pierwsza dama otrzymała już list. Protestujący, prosząc o spotkanie bez mediów, liczą, że pochyli się nad ich postulatami, mówi Iwona Hartwich. Mamy ogromną nadzieję, dlatego że te osoby niepełnosprawne, które teraz protestują w Sejmie, które tak naprawdę są głosem 280 tysięcy osób w Polsce, bardzo chciałyby porozmawiać z panią prezydentową. Bardzo. Ale na razie odpowiedzi z pałacu brak. Protestujący przypominają też rządzącym, że te rozwiązania, które zawarli w projekcie ustawy, już obowiązują. Zagwarantowane są w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych. Msza święta w warszawskiej archikatedrze świętego Jana rozpoczęła obchody święta Konstytucji 3 maja. Kardynał Kazimierz Nycz mówił, że modlitwa to nie tylko dziękczynienie za Konstytucję 3 maja. To także wdzięczność za troskę kolejnych pokoleń Polaków o ustawę zasadniczą. We mszy uczestniczyli m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz premier Mateusz Morawiecki.
Co najmniej 77 osób nie żyje, a ponad 140 jest rannych po burzach piaskowych na północy Indii. Większość ofiar zginęła pod zawalonymi drzewami. Silny wiatr wyrywał je z korzeniami. Wiele osób spało, gdy ich domy zawaliły się po uderzeniu piorunów. Najbardziej ucierpiał rejon miasta Agra, gdzie jest słynne mauzoleum Taj Mahal. Według najnowszych danych zginęło tam 36 osób. Burza to szczególnie niebezpieczne zjawisko dla turystów lubiących wspinaczki w wyższe partie gór. Tomasz Jano z Beskidzkiej Grupy GOPR radzi śledzić najnowsze prognozy. Kiedy zbliża się chmura burzowa, trzeba jak najszybciej zejść ze szlaku. Jeśli złapie Was w drodze, to najlepiej ją przeczekać z dala od drzew i skał. Można usiąść na plecaku czy kurtce. Kiedy byśmy poruszali się, może wystąpić tak zwane napięcie krokowe, czyli różnica potencjałów pomiędzy naszymi kończynami, czyli przepływ prądu elektrycznego, co może skutkować porażeniem elektrycznym, w związku z czym należy raczej tego przestrzegać. Bądźcie ostrożni. Miasto Bari na południu Włoch może być miejscem drugiego spotkania papieża Franciszka oraz patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla. Te hipotezy przedstawiają watykaniści. Okazją może być zapowiedziane na 7 lipca ekumeniczne wydarzenie w intencji pokoju. Bari w Apulii nazywane jest oknem na wschód. W tamtejszej bazylice przechowywane są relikwie świętego Mikołaja, biskupa czczonego przez Kościół katolicki i Cerkiew prawosławną. Sponsorem prognozy pogody jest Galeria Dekada. Cenimy twój czas. Pogoda w Radiu Nysa FM. W dzień na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe też przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska przez centrum po Pomorze Wschodnie i Warmię burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 18-20 stopni na zachodzie i Pomorzu do około 25 stopni w centrum i 29 na południowym wschodzie i Mazowszu. Chłodniej na wybrzeżu, tam termometry pokażą od 14 do 17 kreski, wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju wiejący z południa wschodu, na zachodzie przeważnie północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru od 85 km na godzinę, możliwe jednak pojedyncze porywy nawet do 100 km na godzinę. W nocy z kolei w województwach zachodnich i na południowym wschodzie zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a w pierwszej połowie nocy także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 4-5 stopni na Pomorzu i północy Wielkopolski do około 10 stopni w centrum i 13 na południowym wschodzie. Sponsorem prognozy pogody jest Galeria Dekada. Cenimy twój czas. I to już dokładnie 7 minut po południu. Słuchamy Radia Nysa na FM i w internecie www.nysa.fm. Daniel Klimczak z Wami do godziny 14. A dzisiaj, przypomnę, gramy dla Was w całości po polsku. Tę godzinę rozpoczyna zespół Chłopcy z Placu Broni, którzy będą nam śpiewać o tym, jak to bardzo miłują wolność. I my oczywiście też ją miłujemy. A ja przypominam, że pod numerem 24-20-34-77 z przodu mam dla Was zaproszenia na muzyczny pociąg. Wiele żądam. Tak niewiele pragnę.